my podróżujemy dzisiaj w różne regiony świata, w różne regiony Polski. 8:38, poranek wnet trwa, a przy telefonie już jest Radosław Pyfel, kierownik studiów biznes chiński na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Dzień dobry, czy się słyszymy, czy wszystko w porządku? Dzień dobry, witam panią, witam państwa. Słyszymy się doskonale, wszystko w porządku. Jest pan zdrowy. Jestem zdrowy, aczkolwiek badania nie wykonywałem. Podobno wirus jest bezobjawowy, więc nawet te osoby, które nie wykazują żadnych objawów, mogą być roznosicielem wirusa, ale czuję się dobrze, żadnych objawów nie wykazuję. Wszystko jest w porządku. W Chinach byłem w grudniu, potem byłem też we Włoszech, byłem w Los Angeles, gdzie wtedy też wykryto pierwszy przypadek, ale wszystko w porządku, więc nikogo nie zarażam, aczkolwiek oczywiście odbywam tą kwarantannę, tak jak my wszyscy teraz. No i dlatego rozmawiamy przez telefon, jak sądzę. Tak, oczywiście. Biznes chiński, tym się pan zajmuje na Akademii Leona Koźmińskiego, no to o tym biznesie chińskim będziemy teraz rozmawiać. Chińskie władze deklarują, że w zeszłym tygodniu wróciło do pracy 95% spoza prowincji Hubei, która została oczywiście najbardziej dotknięta tą epidemią koronawirusa. W poniedziałek, czyli wczoraj, Ludowy Bank Chin wtłoczył do systemu finansowego 14,3 miliarda dolarów w ramach pożyczek rocznych. To jak to jest? 95% już pracuje? Tak, bo zresztą można powiedzieć, że doszło do takiej nieoczekiwanej zamiany miejsc. Teraz w Europie mamy taką sytuację, jaka w Chinach była przez ostatnie miesiące. Wspomniała pani o tym programie Biznes Chiński. My się nie poddajemy, więc prowadzimy zajęcia online. I po prostu zajęcia będą dalej się odbywać. Mamy kolejny zjazd w następny weekend. Tutaj wielkie ukłony w stronę wykładowców, którzy zdecydowali się online takie zajęcia poprowadzić. A co do Chin, no to rzeczywiście Chiny wracają do życia. Odbyłem już kilka telekonferencji z osobami z branży logistycznej w Chinach. No i dominuje poczucie euforii i dumy, tak? Znaczy dumy z tego, że te radykalne środki, jakie zastosowano, często bardzo kontrowersyjne, krytykowane, bo pamiętajmy o to, że ludzi zmuszano do kwarantanny, mierzono temperaturę na wszystkich zamkniętych osiedlach, bo była to bardzo surowa dyscyplina, której bardzo surowo przestrzegano, tak? I to nie podobało się często w Europie, ale Chińczycy czują dzisiaj dumę z tego, że to zadziałało, tak? Przede wszystkim udała im się jedna rzecz, która nie udała nam się w Europie. Dzisiaj o 17:00 odbędzie się telekonferencja Ursuli von Leyen i będą państwa europejskie zastanawiać się, czy zamknąć granice Unii. Ale to są chyba trochę już spóźnione działania. Chińczykom udało się skoncentrować wirusa w prowincji Hubei, w mieście Wuhan. Właściwie 70-80% przypadków to jest ten obszar, tak? Europie się tego nie udało. Mamy kilka ognisk epidemii dzisiaj, tak? Do tego różne kontrowersyjne decyzje Wielkiej Brytanii na przykład, jakieś eksperymenty ze stadną odpornością, wypowiedzi Angeli Merkel, że 80% ludzi musi zostać zarażonych. No to wszystko powoduje, że dzisiaj Chińczycy są z tego bardzo zadowoleni. Każdy dzień propagandowo działa na ich korzyść. Przystąpili do takiej propagandowej w ogóle ofensywy też. Nawet już pojawiały się głosy także w Polsce, że to w ogóle się nie zaczęło w Wuhan. Więc tutaj trwa jakby cały czas spór o to. A Chiny wracają rzeczywiście do życia. 95% dużych zakładów otworzyło się. Kilkadziesiąt procent tych mniejszych, małych i średnich przedsiębiorstw. Wprowadzono bardzo surowe kwarantanny. To na pewno też nie spodoba się w Europie, dlatego że każdy obcokrajowiec, który dzisiaj przylatuje do Chin, będzie musiał odbyć dwutygodniową kwarantannę, ale nie w hotelu czy nie wiem, w mieszkaniu znajomych, ale będzie to kwarantanna w szpitalu. Czyli to tak naprawdę pokazuje, że jeszcze jesteśmy w okresie przejściowym, do pełnej normalności nie wróciliśmy. Natomiast już dziś my patrzymy na ten wymiar propagandowy, czyli tego sporu o to, gdzie się zaczął ten cały wirus, ale pamiętajmy o tym, że no tam jeszcze w kwestiach tych wizerunkowo-propagandowych była ciekawa sytuacja, kiedy do Włoch przyleciał samolot z 9 chińskimi lekarzami i 30 tonami sprzętu medycznego.
Mam nadzieję, że Europa opanuje tą sytuację, bo jeżeli zacznie brakować sprzętu, to wtedy Chiny na pewno propagandowo będą to również starały się wykorzystać. Mogą być krajem, który rzeczywiście, tak jak powiedziała Pani w pytaniu, no skoro wracają do pełnych mocy produkcyjnych po tych 2 miesiącach tej surowej kwarantanny. Ale jaką my mamy pewność, że te informacje, które płyną od nas właśnie z Chin, że 95% wraca do pracy, że one są sprawdzone? No właśnie problem polega na tym, że wiele osób nie wierzy w te informacje, że żyjemy w czasach, w których nawet WHO wypowiadało się na temat epidemii i też niewiele osób przejmowało się tym, co mówi WHO. Żyjemy w czasach, w którym każda informacja może zostać podważona przez mem w internecie, w których tak naprawdę coraz mniej rzeczy jest pewnych. Muszę pani przyznać, że sam robię research, bo jestem zamknięty w domu i już od właściwie 3 miesięcy moje zawodowe życie legło w gruzach. Nie mogłem polecieć do Chin, chociaż chciałem. Potem, no gdybym się uparł, to mogłem polecieć, tylko że i tak wszyscy siedzieli tam w domu. Czyli ta liczba 95 jest prawdopodobna według pana? Według mnie, jeżeli pani akurat mnie pyta, odbyłem kilka telekonferencji z chińskimi współpracownikami i widzę ich euforię ludzi, którzy powracają do pracy. To no i bardzo ważna rzecz, o której pan powiedział. Mówi pan o sprzęcie medycznym. Na pewno też do tego trzeba dołączyć leki. Czy to nie będzie tak, że Chiny staną się wybawicielem świata albo wybawicielem Europy, bo będą właśnie wysyłać sprzęt, który jest nam potrzebny, będą wysyłać leki, które są nam niezbędne i stajemy się trochę ich zakładnikami? Rysuje się taka perspektywa. Dostaję już pierwsze oferty na testy, których, jak wiemy, no brakuje, tak? Sam chciałbym się przebadać i myślę, że wiele osób chciałoby się przebadać pewnie, ale brakuje takich testów. Dostałem ofertę na 8,5 dolara za jeden taki test. One są wysyłane już na... Chiny powróciły już do pełnej, znaczy jeszcze nie do pełnej, ale powracają do pełnej sprawności i zaczynają wysyłać oferty sprzętu medycznego. No to jest paradoksalna sytuacja. Jeszcze kilka tygodni temu zastanawialiśmy się, co będzie, jak rozluźnione zostaną te łańcuchy sprzedaży, produkcji. Dzisiaj sytuacja jest zupełnie inna. Ja myślę, że najlepszą odpowiedzią jest taka odpowiedź, jaką daje Polska, bo po prostu surowe restrykcje, dyscyplina i jak najszybsze wydobycie się z tej sytuacji, bo jeżeli będziemy teraz się zastanawiali nad jakimiś innymi kwestiami niż wydobycie się z koronawirusa, no to może się zrealizować, czy już no, rysuje się na horyzoncie scenariusz, o którym pani wspomniała. Tak, to się właśnie wszystko z tym łączy, bo na pewno Włosi, na pewno Hiszpanie, bardziej Francuzi czy Irańczycy w pewien sposób no, będą potrzebowali tych chińskich sprzętów, tych chińskich medykamentów. No zobaczymy, jakie kraje zostaną objęte tak naprawdę działaniem tego wirusa, na ile ten wirus paraliżuje działanie tych krajów, działanie produkcji w tych krajach. Dzisiaj wygląda na to, że Chiny są już po drugiej stronie rzeki. Musimy powoli zaczynać dostosowywać się do takiego scenariusza. Wydaje mi się, że to, co możemy teraz zrobić, to jak najszybciej zrobić to samo, co zrobili Chińczycy, czy Czyli co zrobili bardzo, Azjaci. Tak, bardzo mocne restrykcje. A jeżeli chodzi o sam przemysł w Chinach, bo to też informacje, które płyną z samych Chin. Wiemy, że produkcja przemysłowa w Chinach spadła w okresie styczeń-luty o 13,5% i że to jest najniższy spadek od 1990 roku. Jak Chińczycy chcą sobie poradzić z tą recesją? Jakie mają rozwiązania, co robią? Najwyższy spadek. Od 1989 roku. Tak. Znaczy no, na pewno było to największe wyzwanie od 1989 roku, z jakim mierzyły się i wciąż pamiętajmy, mierzą się Chiny, bo może dojść do drugiej fali. Już powoli zaczynają wracać ludzie z Hiszpanii, z Włoch, Chińczycy z przypadkami koronawirusa i są izolowani na lotniskach od razu. Więc to, jak zadziała szczelnie ten system, bo tam bardzo dokładnie jest sprawdzona temperatura, poddawani są kwarantannie, nawet te osoby, które zadają tylko jakieś minimalne objawy. To bardzo nie podobało się Europejczykom na tym pierwszym etapie, kiedy Chiny wprowadzały takie restrykcje i teraz, kiedy
No i tak nie wróci to do pełnej normalności, bo Chiny będą izolowane, więc to nie jest powrót do sytuacji z listopada 2019 roku, kiedy mieliśmy gospodarkę globalną i te wszystkie swobodnie działające łańcuchy, ale przede wszystkim koronawirus ma to do siebie, że zarówno logistyka, jak i transport towarów, tutaj to działa, to jest dotknięte w dużo mniejszym stopniu. Czyli jeżdżą normalnie pociągi, można organizować transport. Cargo, to tak w Chiny nie uderzy prawdopodobnie. Myślę, że po prostu teraz się odbiją. No, jeśli wrócą do pracy, to te wskaźniki podskoczą. Ale są też optymistyczne wiadomości, które płyną do nas z Chin w związku z koronawirusem. Chodzi o ograniczenie emisji CO2. No tak, znaczy ja nie wiem, czy to, co mówiłem, było takie pesymistyczne. No zakładam, że Chiny jakby wychodzą i przejmują jakby inicjatywę, to rzeczywiście jest coś, co dla Europejczyków może być dużym szokiem, tak? Bo tutaj role się odwróciły i nie, dzisiaj może nie jesteśmy pewni, jak szybko nam się uda wrócić na właściwy tor wydarzeń, ale to, że Chiny rzeczywiście wprowadziły tą przymusową kwarantannę i właściwie zatrzymały przemysł, to znacznie zredukowało emisję CO2, no ale zakładam, że teraz wszystko wróci do, jeżeli możemy tak powiedzieć, normy, czy do tego, jak to było w 2019 roku, więc spodziewam się, że ten wskaźnik akurat no, powróci do poziomu. A jak pan patrzy na tą całą sytuację i na relacje Stany Zjednoczone-Chiny i na tę wojnę handlową, która no de facto została zawieszona teraz chwilowo, kto wygrywa? Państwo, to jest bardzo dobre pytanie, bo uważam, że koronawirus pokazał, przetestował organizacje międzynarodowe, przetestował organizacje ponadnarodowe, tak jak Unia, poszczególne państwa. Zakończył epokę postpolityki, czyli takiej, w której liczą się, nie wiem, wizerunki, narracje, jakieś debaty telewizyjne. To jest już realna polityka, starcie realnych sił. I koronawirus, moim zdaniem, nie zawiesił tej rywalizacji, jaką toczą Chiny, Stany Zjednoczone. I wydaje mi się, że to jest tylko właściwie rozgrzewka przed tym, co może nas czekać. Zobaczyliśmy, jak reagują poszczególne kraje. Jestem dumny i bardzo zadowolony z modelu, który przyjęła Polska i z reakcji, z decyzji, które podjęliśmy. Wydaje mi się, że tutaj naprawdę zdaliśmy ten egzamin na pierwszym etapie. Za chwilę będzie drugi etap. I tu trzymam kciuki, aby były właściwe decyzje podejmowane i abyśmy wytrzymali. Ale natomiast na pytanie mi pan nie odpowiada. Ale moment. Zmierzam właśnie do odpowiedzi. Ja jestem bardzo ciekaw teraz. Po pierwsze, już odpowiedziałem. Wydaje mi się, że ta rywalizacja toczy się. Koronawirus jej nie zawiesza. To po pierwsze. A po drugie, aby pełniej odpowiedzieć na pani pytanie, no to wydaje mi się, że teraz będzie bardzo ciekawe, jak Amerykanie zareagują na koronawirus, bo dopiero teraz zaczęli reagować. No tak, mamy Bank Rezerwy Federalnej, mamy banki, które obniżają stopy procentowe. To jest jedna z takich najmocniejszych decyzji. Tak jest. I właściwie no, są różne spiskowe teorie krążące, że na przykład, nie wiem, no, że to Amerykanie podrzucili jakąś ampułkę na bazar w Wuhanie i że tak rozpoczęła się ta epidemia, ale jeżeli spojrzę na działania Amerykanów w ostatnich miesiącach, wydaje mi się, że są zaskoczeni tym, bo przede wszystkim rynki finansowe na Wall Street, to wszystko zleciało na łeb, na szyję, kiedy wirus pojawił się we Włoszech, kiedy zaczął się pojawiać w Europie. To obserwowaliśmy po prostu ogromne spadki. To po pierwsze, no Donald Trump już wykonał test na koronawirusa, ale też elita polityczna Stanów Zjednoczonych, trzech głównych kandydatów, znajduje się w grupie ultra ryzyka, mają powyżej 70 lat. Służba zdrowia, no to jest temat dyskutowany w Stanach Zjednoczonych no praktycznie już nie wiem od ilu kampanii, ale widać, że to jest najważniejszy temat. Ciekaw jestem, jak to się sprawdzi w sytuacji takiej presji. Za chwilę Polska się znajdzie w tej presji, kiedy zaczną dochodzić te przypadki zarażonych i to jest test dla służby zdrowia. I ciekaw jestem, jak to wypadnie w Ameryce, która do tej pory też, szczerze mówiąc, nie przeprowadzała jakoś zbyt wiele testów. Dopiero zaczęli przeprowadzać testy. Dopiero się wzięli do tego na poważnie, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wydaje mi się, że Amerykanie no, są jednak społeczeństwem twardym, zorganizowanym, dadzą sobie radę, ale też są bardzo indywidualistycznym społeczeństwem, a tu trzeba działań no, takich wspólnotowych, kolektywnych.
Czas pokaże. Jedno jest pewne. Tom Hanks i jego żona już wyzdrowieli chyba z koronawirusa, opuścili szpital w Australii, a więc to też jest no, dobry prognostyk. Pan powiedział, że to jest teoria spiskowa, że Amerykanie podrzucili gdzieś koronawirusa, ale jak pan patrzy na tę gospodarkę globalną, na to, co się dzieje właśnie, jeżeli chodzi o Fed, jeżeli chodzi o poszczególne gospodarki, no to czy możemy jednoznacznie tak powiedzieć, tak Jaśmina Nowak weszła do studia i coś mi pokazuje. Pokazuje. Teraz potwierdzimy o kolejnym przypadku śmiertelnym. To są takie informacje na bieżąco, drodzy Państwo, bo w naszym studio dużo się dzieje, a ja jeszcze wracając na koniec, Radosław Pyfel przy telefonie, to powiedzmy, jakie są w takim razie prognozy dla Chin na najbliższy czas? Znaczy, myślę, że business as usual, to znaczy wracamy do pracy, stosujemy bardzo surową kwarantannę, nie wpuszczamy nikogo z zagranicy, a jeżeli już, to poddajemy długotrwałej, dwutygodniowej kwarantannie w odosobnionym miejscu. No i to tak naprawdę wszystko teraz zależy od tego, jak zareagujemy w Europie i jak zareagują Stany Zjednoczone, tak? I tutaj będziemy mogli kreślić scenariusze. Ale Stany Zjednoczone już jakoś reagują. No reagują, tylko pytanie jest takie, jakie będą wyniki, bo jak widzimy, Europa też reaguje, a Włochy już weszły na poziom powyżej chińskiego, tak? Te zachorowania są wyższe niż Wuhan i pytanie jest, wszystko teraz zależy od tego, jak rozwinie się sytuacja, tak? Wszyscy zareagowali i pytanie jest takie, na ile okażą się skuteczni w walce z koronawirusem. Niestety ta ofiara śmiertelna, o której Państwo właśnie poinformowaliście na antenie, no, będziemy wchodzić teraz na drugi etap również i w Polsce i to wymaga determinacji. Liczę, że jako Polska tutaj jak na razie podejmujemy bardzo dobre decyzje, bardzo szybko te decyzje podejmujemy. Polacy w czasach kryzysu się sprawdzają, liczę, że tak będzie. Tak będzie dalej i że takie scenariusze będziemy realizować. Entuzjazm z ust pana Radosława Pyfla. Bardzo dziękuję. Kierownik studiów biznes chiński na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie był gościem Poranka Wnet. Dziękuję i życzymy dużo zdrowia. Dziękuję również, dużo zdrowia. Miłego dnia, panią się. A my śledzimy sytuację na bieżąco. Adrian Kowarzyk, tylko dwa słowa, bo zaraz musimy posłuchać muzyki. Tylko dwa słowa, tak jak przed chwilą wspomniała Jaśmina Nowak. Ministerstwo Zdrowia informuje o kolejnym przypadku, piątym przypadku śmiertelnym ofierze koronawirusa, tym razem województwo dolnośląskie Wałbrzych. Ministerstwo Zdrowia informuje także o 28 nowych przypadkach zakażenia. 7 osób z województwa kujawsko-pomorskiego, 6 osób z województwa pomorskiego, 3 osoby z województwa mazowieckiego, 3 osoby z województwa lubuskiego. W sumie w Polsce jest 205 przypadków koronawirusa. A my się zastanowimy razem z zespołem Lipa Li, czy świat już upada, czy świat nie upada, bo te słowa dzisiaj nabierają zupełnie innego znaczenia.